Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu i Stowarzyszenie Kreatywny Sierac realizują wspólny projekt Book Camp Sierac 2016, interdyscyplinarny obóz książkowy promujący czytelnictwo. Ostatnie spotkanie z tego cyklu było wyjątkowe za sprawą wyjątkowego gościa. Zmaga się z różnymi przeciwnościami losu. Z uśmiechem na twarzy i ten uśmiech również na naszych twarzach wywołują. Proszę Państwa, powitajcie panią Krystynę Sierczewską. Wybitna aktorka, legenda polskiej sceny kabaretowej, jest również utalentowaną malarką. W czasie studiów na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych zastąpiła chorą koleżankę w studenckim Teatrze Satyryków i tak zaczęła się jej kariera aktorska. Później był film, teatr i kabaret starszych panów. Krystyna Sienkiewicz na długie lata stała się gwiazdą kabaretów Olgi Lipińskiej. Do Sieradza pani Krystyna przyjechała z najnowszą książką, choć sama mówi, że jest raczej sztambuchem. Skrawki to opisane chwile z życia aktorki, historie ważne, których nie chciałaby zapomnieć, jak choćby ta. Byłam na wsi u siebie, mam taki dom, Sienkiewiczówkę pod Aniołem. I cały czas były deszcze, no to wiecie, bo tutaj też były deszcze, były deszcze, były deszcze. A jeden dzień taki powiedzieli, że będzie pogoda. No to ja szybko, żeby ktoś mnie wiózł, wzięłam psy i jadę na wieś do siebie, do Sienkiewiczówki. I idę z psami lasem i przy takim nowym domku, bo młodzi ludzie sobie kupili domek tani, ale teraz dużo pieniędzy w ten domek wkładają. No i ja słyszę: pani Krystyno, i widzę, że Oleńka do mnie krzyczy. Mówię: co się stało? Byłam u pani w schronisku i mnie kupiłam. Wzięłam dwa psy. Te psy wyszły z domku. Ja mówię: jak się nazywają? Krysia i Rysio, czyli ja i mój brat. I ja, suchy dzień, ładny dzień, a ja zaczęłam płakać. I tak dużo płakałam, tak strasznie mi te łzy ciekały. I proszę, i znów mam następny dzień z deszczem. Zwierzęta odgrywają w życiu Krystyny Sienkiewicz ogromną rolę. Wszystko zaczęło się w dzieciństwie. Jak byłam malutka, jeszcze miałam rodziców. Miałam jeża Tuptusia, miałam psa Nero. I Nero mnie woził na sankach. Nie wiem, bardzo kochałam były koty. Spałam z kotami. No i co? No i potem nie można tego sobie wyrzucić się z głowy, serca przede wszystkim. A jeszcze do tego myśmy musieli wyjechać, iść przez granicę, bo bolszewicy mieli nas zabrać na Syberię. I został i Tuptuś, i Neron. I ja powiedziałam sobie: będę
miała psy. Będę ich kochała, bo kocham, ale będę ich cały czas, będę ich opiekowała się nimi. No to w schronisku w Milanówku Polesiu mam 250 zwierząt. I jak się tak ludzie pytają, dlaczego ty nie masz pieniędzy, gdzie ty masz te pieniądze? No psu w dupie, no to trzeba na jedzenie, no przecież tak, no i tak jest. Po części wykorzystuje pani swoją sławę, znane nazwisko, właśnie do tego, żeby pokazywać ludziom, że trzeba być wrażliwym na te... Oczywiście, że potem jakoś to się dobrze kończy. Nawet nieraz mówią, że ja bardziej lubię zwierzęta niż ludzi. Nieprawda, bo bardzo pomagam ludziom, jeżeli trzeba, to na pewno pomagam. No i zawsze mówię, że ja jestem taki ktoś, kto, że nie chce żyć na gapę i podam psu i kotu łapę, ale też rękę podam człowiekowi. W książce Skrawki znalazło się wiele takich opowieści. Krystyna Sienkiewicz opowiada w niej między innymi o swoim trudnym dzieciństwie. W czasie II wojny światowej straciła oboje rodziców, ale nigdy nie poddała się rozpaczy. Ja chciałam tę książkę dla was dlatego napisać, żebyście byli weseli, bo ja cały czas jestem wesoła. A ja jestem sierota, że to straszne. Moje życie to było straszne. Mój Jeremi Przybora mówi, to nie dzieciństwo, to bachorstwo. Śmiech to znak firmowy Krystyny Sienkiewicz. Taka jestem. Więc też tak, jak jesteście chorzy, pamiętajcie, śmiech to zdrowie. I trzeba śmiać się, naprawdę. Śmiechu na spotkaniu w sieradzkiej bibliotece nie zabrakło. Krystyna Sienkiewicz nawet o chorobie potrafi opowiadać dowcipnie, tak jak o niedawno przebytym udarze i rehabilitacji. Byłam osobą, która szła na piąte piętro, z piątego na szóste i tak ja cały czas. Mam wszystkie części ciała, brakuje mi tylko mózgu. No tak, no tak było, rzeczywiście. I słuchajcie, przychodzili do mnie lekarze, tak dużo, wszyscy w tym szpitalu, różni lekarze. Ja słyszę, mówię, Jurek, widzisz, co ona robi? Zobacz, co my wiemy o udarze? No, cały czas coś, a ja codziennie po 6 aniołków rysuję. I to mnie bardzo pomagało. Cudowne. Pisanie książki Skrawki stało się swego rodzaju terapią, dzięki której pani Krystyna odzyskuje wspomnienia i słowa. Nie brakuje w niej jednak fotografii i wspomnień z życia gwiazdy kina. Krystyna Sienkiewicz tak mówi o rozpadzie pierwszego małżeństwa. Pojechał do Berlina, zrobił tam jakieś... on świetnie pisał. Śpiewał i tam były właśnie takie śpiewanki, jakieś on dostał wielką nagrodę za to śpiewanie i został w Berlinie i nazywał się Bert Hendrix. Ja sam myślę. Popłynął, kurczę, z Niemcem, gdzie to, Achtung, krzyczeć Achtung, albo on mówi, jak bądźcie
Czekaj. Ja nie podpowiem pani teraz, bo nie wiem, co on tam pani mówi. A tak o pracy na planie filmu Rzeczpospolita Babska, kiedy okazało się, że musi naciskać pedały, żeby poprowadzić czołg. A ja nie miałam siły, ja mam 35 i nic nie tego. No to mówią, no, niech będzie ten czołgista, niech on się położył się na tym właśnie, z jakimś krzesełkiem tym swoim. Jeszcze był taki drążek w prawo, w lewo. O, to tak jest. No i ja tym mogłam sobie robić, a tego nie mam. No to on położył się. Musiał się. Ja go położyłam, to mam na tych. No to my wszyscy śmiali się. Właśnie, robiła tylko, właśnie taki był też jakiś duży samochód też, prawda, też było. I to muszę wyjść i krzyknąć, uwaga, jadę! I tego czuję na jego jadę. Doświadczenie aktorskie bardzo przydaje się przy rehabilitacji po udarze. Krystyna Sienkiewicz, znana z arcyzabawnych monologów, używa ich do ćwiczenia pamięci. Ten mój Waldek, co mnie wyciągnął z Wisły, to co mi jest mój taki dobry ten mąż. Nie. Ja byłam z nim na przykład w lesie, na spacerze i mówię, Waldek, mrówki mnie gryzą. On mówi, bo nie są wybredne. Mówię, wiesz co, będziemy siadali przed domem na ławeczce, bo to zawsze mówię, nasi sąsiedzi też siadają na ławeczce i siedzieli zresztą oni. Ja mówię, zobacz jak miło, jak na nich patrzy, jak oni przytulają, jak ją głaszczę po głowie, jak ją całuję. Mówię, Waldek, nie mógłbyś zrobić tak samo? A mówię, mógłbym, bo jej nie znam. Sieradzka publiczność była zachwycona i zgotowała Krystynie Sienkiewicz owację na stojąco. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz prosimy o klaski.
a pani Krystyna także z wieku potrafi sobie żartować. Ja znam taką panią starą, która miała 89 lat, a może 90 lat, i on mówi do męża: mężu, idź do sklepu i kup dwie rzeczy, chleb i mleko. On mówi: dobrze, będę pamiętał dwie rzeczy, chleb i mleko. Nie będę pamiętał, napisz sobie dwie rzeczy, chleb i mleko. Będę pamiętał dwie rzeczy, chleb i mleko. Wrócił po godzinę z puszką farby. A coś ty mi kupił? Mówiłam ci, że dwie rzeczy. A gdzie pędzel? To spotkanie na długo zapadnie w pamięć uczestnikom za sprawą Krystyny Sienkiewicz, niezwykłej kobiety, która śmieje się z przeciwności losu i idzie dalej, bo za swoje motto uważa słowa Juliana Tuwima: żyj tak, żeby potem, jak ciebie zabraknie, ludziom było nudno.